w jaki sposób wykonać otwór w przegrodzie strukturalnej. Musimy ją zaznaczyć, wejść do wewnętrznej modyfikacji, zaznaczyć dany panelik, po prostu nacisnąć klawisz Delete. W ten sposób wykonujemy bardzo szybko otwór w takiej naszej przegrodzie strukturalnej. Oczywiście to jest proste pod warunkiem, że nasz otwór dokładnie pokrywa się z tym wzorem i można po prostu wyjąć jeden panel. No ale w sytuacji, kiedy powiedzmy chcielibyśmy ten otwór tutaj zrobić na tych podziałach z wykorzystaniem tych kolumn, ale o bardziej skomplikowanym kształcie, musimy po prostu wprowadzić dodatkowe podziały, rysując profilem na takiej ścianie. Możemy na przykład jakiś taki bardziej skomplikowany otwór, czyli tą dolną krawędź zrobiłem pod kątem. Zaznaczymy te zbędne elementy, których nie chcemy widzieć w obrębie tego otworu. Może jeszcze tylko taką absolutną kosmetykę, czyli tutaj przeciągniemy ten profil tego rąbka u góry, żeby wykończyć ten otwór. No i proszę bardzo, gotowe. Tak to wygląda już po wyjściu z wewnętrznej edycji. Udało nam się bardzo szybko wykonać swój własny otwór w przegrodzie strukturalnej.